to Andro Ameryka Białystwa. Zobaczcie Państwo, wojna się zbliża, Rosja będzie atakowała, także świadkowie Jehowy są w bezpiecznym miejscu Andro Ameryki Białystwa, że nawet już nie przyjeżdżają tutaj. No bo wiecie Państwo, był czas mówienia i słuchania, a teraz to już widzicie Państwo. A tak, że nawet wasze Radio Maryja Kaszlących, reptoidów katolickich, kaszlących, żebracznicy wielkiej mówi, że to jest całkiem możliwe. No, nawet wasze Radio Maryja mówi, że jest to całkiem możliwe. To znaczy ten atak Rosji na Polskę. Przecież tu nie jest Ameryka. Rosja przed Lublin blisko. Tak chcieliście ten Lublin. Zobaczcie, jak to diabeł wykorzystał, że to jest kanał łączący. I tam tędy przyjdą właśnie wojska nieprzyjacielska. Jak to będzie, to czort powie, bo to wojna to jest niespodzianka. Wojna to jest nieszczęście. Wojna to jest śmierć. Także trzeba było słuchać Słowa Bożego. A tam świadkowie Jehowy już Państwo widzą, nie przyjeżdżają do Anglii, Ameryki Białystok, tutaj do Cyganów, przydacia do gazów grup całych naznaczonych, których nigdy nie interesowały dyskusje na tematy Słowa Bożego, tylko interesowały dyskusje o mydle i powidle. No, tutaj świadkowie Jehowy bywali, może za rok przyjadą jeszcze, ale jeżeli tej wojny nie będzie na kongres świadków Jehowy zorganizowany tutaj właściwie. Teraz widzicie stadion za kościołem, stadion Legii. No bo ten kościół to przecież wiadomo, że to jest w diablęcie. W trójce wierzą i w duszę, i w piekiełka, i w zmowę, i w duszyczkę, i we wróżby. I cygany też nie pogardzą kartami. Także kręcą tymi mordami, proszę Państwa, tam aż po uniwersalu. Niech się jedzie z takiej pomocy. Także proszę Państwa, przyznam się szczerze, że ten autobus to nas by zawiózł, proszę Państwa, nie gdzie indziej, tylko na lotnisko Okęcie Chopina, tutaj starą trasą łazienkowską, gdy jesteśmy w tym starym systemie papieskim, stara trasa łazienkowska, jeszcze z czasów Gierka. Chodźmy na Konstytucji Plac, please. Proszę Państwa, no można na Konstytucji Plac, please, podjechać, no ale musimy troszeczkę popatrzeć się jeszcze, co tu się dzieje na ulicy Marszałkowskiej. Ale to dobre dla Jaśka, ale to dobre byłoby dla Jaśka. Ciepło ducha, lekko ducha, ale dobre. Jezus Maria, wasza katolicka, wasza polska, warszawska, mazowiecka. Także mają, proszę Państwa, problem pedofilii w kościele. Jak to będzie moje z tych pedałów pełno. To tutaj Państwo zobaczą na tej trzęsącej się Marszałkowskiej, czy na Politechnice, czy na Metropolitechnice. Państwo zobaczą, że trasa, są dziury na tej trasie. Także Riviera, także proszę Państwa, nie ma prawosławnych ludzi. Nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy, tylko są pedały katolickie. No i tak cały czas mówi ta Paradowska, ty rozmawiaj, ty mów,
do ludzi przez te mikrofony Radia Tok FM na temat pedofilii w kościele, bo tu w Warszawie mamy, tu nie jest Ameryka, tu nie ma mormonów, ani jednego mormona. Nawet nie usłyszycie głosu mormona, czyli ni prawosławnego, ni świadka Jehowy, ni ewangelika, tylko katoliczki kaszlą. No, żebracy tej żebracznicy wielkiej, tu na Mazowszu, nad Wisłą też, co oni robią takiego charakterystycznego, jako te lochy? Pochromukują, pokasują, nosem pociągają, nosem pociągają, a Biblii gdzie? Także widzicie Państwo, Politechnika Warszawska, znaczy to jest metropolitechnika, Politechnika Warszawska tu w Polsce jest szara, jest bardzo stara, nawet może starsza niż cała ta Ameryka, bo Ameryka to i 300 lat nie ma, a tam już oni mi wieczy dają. A tutaj w Warszawie, w katolickiej Polsce, na Mazowszu nad Wisłą, proszę Państwa, plują, kaszlą, pochrumkują. Dlaczego nosem pociągają wyznawcy papieża? Dlatego, że oni Biblii na oczy jeszcze nigdy w życiu nie widzieli, chociaż ten ksiądz katolicki im tam na mszach, no obiecał, no obiecywał, oto Słowo Boże. No ale przecież nigdy nie czytali, nigdy im nie pokazał, co to jest to Słowo Boże, to więc oni dlatego ziewają, kaszlą, chrumczą, że im coś obiecują, wróżki na wierzbie, różne rzeczy, że im dają, że im obiecują, oto Słowo Boże. A tutaj tego Słowa Bożego to wcale nawet nie widać, nie widu i nie słychu. No. Także proszę Państwa, dlaczego mormoni uciekli do Ameryki Białystok? Że już do Anglo-Ameryki Białystok ani mormoni nie przyjeżdżają, ani świadkowie Jehowy. Dlaczego? Dlatego, że ze strony Rosji wojna idzie. No, tutaj jest zagrożona Warszawa, zagrożona Polska, zagrożona ziemia. No, posłuchajcie Janka Gruszka. Jak on gada, że Polska to nawet nie ma wojska, armii, nic nie jest na obronę przygotowana, nic. No to jemu jest to graj. Gdyby jemu teraz, jutro pojutrze przyszli komornicy i zabrali mieszkanie, no to jest jemu to graj. Palaczok, duraczok, czyli Polak mądry po szkodzie. Palaczok, duraczok. Także widzicie Państwo. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak się kocha pety, bo to się pety jako ten kopciuch papieski, jeden za drugim kopci, no to jest jemu to graj. Pety leżą, o, na śmietniku, przecież Warszawa to jest jeden wielki śmietnik. Wszystko jest w dalszym ciągu. Teraz wjeżdżamy na ten czas, bo zobaczycie, proszę Państwa, bo... Jak Państwo słyszą, możemy tu poglądać nawet film. Mamy film, proszę Państwa, jak się zaczyna wojna rusko-polska. Także to były żarty, to żarty. Teraz wszystko widzicie Państwo. Dlatego świadków Jehowy tu nie ma. Są tylko dziadówki, które są wciąż niezadowolone. Na Anieli Biczasze Muzeum Żydów. Dziadówki katolickie, które właśnie zamiast ziewać na tych mszach, no bo ksiądz katolicki obiecuje, obiecuje i to wszystko jest nieprawda. Ani ta trójca, ani ta dusza nieśmiertelna, ani te nieba, obiecanki, zacanki, to wszystko jest nieprawda. A specjalnie im nagadali takie rzeczy, żeby oni nie mogli sprawdzić to po śmierci, no bo to, co jest po śmierci, to kto się czego dowie, kto się czego przekona. Także proszę Państwa, pedofilia w kościele, już z tym nie wygrasz. Także Państwo zobaczą, nawet w naszym Radiu Tok FM Euro, no kończy ta ekstra, to nieco widać, no bo mamy różne kamery. Cinderella do Bosaka, no bo jest, była kamera sztuka wszędzie, ale myśmy się już jej pozbyli, to znaczy ona nam siadła. No, także proszę Państwa, jesteśmy cały czas w Polsce katolickiej, Polsce, na Mazowszu nad Wisłą, u Polaczków takich, które nigdy nie chcą poznać sedna sprawy. Nie są przystosowani psychologicznie do życia, tak jak dzisiaj ten Jaśko. Wysyłałam go tyle, już wyganiałam z tego domu,
do tego komornika. Idź, zobacz, co tam jest. No ale z tego wynika, że rzeczywiście on sam jest przekonany, ten Jaśko, o eksmisji. Ale ja przepraszam bardzo, z drugiej strony, jak on nie zapłacił, to jak ma nie być eksmisji? Jak po prostu on ma 22 tysiące zaległych pieniędzy do płacenia, do zapłacenia. 22 tysiące, to ja przepraszam bardzo. No jak ma nie być eksmisji? No, bajki. Katolicy wierzą w te, co tam ksiądz no, opowiadał, co wszystko jest nieprawda. No jak ma nie być eksmisji? No, to że widzicie Państwo, dla niego to jest po prostu naprawdę wielki dramat. No bo myśmy z Litką chciały pomóc. No i teraz odwracać kota ogonem to nic nie da, bo Jaśko będzie miał problem do śmierci. Problem wieczny. No, wiecie Państwo. A że to ten debil, a że to ja mówię, słuchaj. Kasa się tylko liczy. Kasa się tylko liczy teraz. No ale on, ten, który chce mu pomóc, a ten go obraża, no to Państwo zobaczą. Jacy ci Polacy są beznadziejni, tutaj jacy głupi są. I przed szkodą i po szkodzie. Jacy są beznadziejni, głupi. No, bo żeby ten Mareczek już miesiąc temu, nawet dwa miesiące, zapłacił za to mieszkanie, to problem byłby z głowy. To wtedy by, no on na jego nazwisko przepisał. No ale jak on usłyszał, że to na jego będzie, ja mówię, słuchaj, to na jego będzie. Na niego. Po śmierci? No, po śmierci. No, jak gdyby to. A on tutaj teraz przechodzi w inne tematy i rozmydla. A najlepiej to jak ten komputer włączył. Jakieś chipy włączył takie, co w ogóle głosu nie mają, no bo to przecież to nie jest muzyk. Tutaj w Warszawie nie masz muzyka, bo tu nie jest Poznań. Tu są tylko dupki, tu są tylko półgłówki. Tu są no całkiem debile w Żebracznicy Wielkiej. Tylko chcą mieć, prawda? We wszystkim interes widzą, we wszystkim jakiś zysk. Chcą mieć. Mieć i być. No i tak mają. Że nie masz tutaj tych artystów, nawet ta Joanna Cortez, moja koleżanka, to jest z Wrocławia. Państwo zobaczą. Joanna Cortez. Hoffman Elżbieta. No, czyli Państwo zobaczą, czyli ja. Jestem z Poznania. Hasznik Papian jest gdzieś tam, proszę Państwa, z Gruzji, gdzieś tam z Azerbejdżanu, czy czort wie skąd ona tu przyjechała. Także Państwo zobaczą, tutaj nie ma artystów, tutaj tylko te cygany, pozostało im mordami kręcić, no bo tutaj, wiecie Państwo, Polak mądry po szkodzie, ale że i po szkodzie jest głupi. No, zobaczcie, na trzy części Polska się rozpada, wojna rusko-polska, dlatego tutaj też już Państwo widzą dwa autokary, wóz Podlasie Ekspres, gdy jesteśmy przy omawianiu Waszej Trójki. Także z Anglo-Ameryki Białystok nie przyjeżdżają już święci w dniach ostatnich Świadków Jehowy i głos Mormona już w Polsce nie usłyszysz. Nie chcieliście Biblii, nie chcieliście Księgi Mormona, nic nie chcieliście Boga, nie chcieliście Boga, wyrzuciliście imię Boże Jahwe, wyrzuciliście z Biblii, jako rechodupki łazicie z torbami, jako dupki, jako głupki, jako półdówki, jako półgłówki. No, stary tramwaj, stara Europa, stara wiara, stary papież nawet dzisiaj tym żydowskim, bo przecież nie prawosławnym, skoro nie z Anglo-Ameryki Białystok, tylko z Warszawy, nadaje Radio Tok FM, mówili, że papież, gdyby był papież władcą Polski, to przecież prawdopodobnie byłyby stosy. No, no niekoniecznie. Jeszcze mogliby ogłupiać ludzi w inny sposób. Oto Słowo Boże. No a Słowa Bożego to nie widzą nic, tylko Państwo zobaczą, że tam jest ta tęcza postawiona, homoseksualiści postawili, nie idźmy tam, nie idźmy, no bo nie musimy tam być, prawda? Skoro nasza kafejka internetowa jest tu, a rozmawiamy teraz o pedofilii w kościele. No dużo księży, proszę Państwa, ci, którzy mieli skłonności homoseksualistyczne, homoseksualne, no bo to są, nawet pokazali w Faktach i Mitach całe mafie.
no to jak oni ziewają na tych mszach, przestali na tem przechodzić, no to popierają tę tęczę. Także nie idźmy tam, nie idźmy tam. I nie walczmy z tęczą, tylko walczmy z pedofilią w kościele. Sensem pedofilii w kościele, że rzeczywiście nie wypada tym księżom katolickim dzieci małe uczyć na religii, jeżeli oni mają problem pedofilii, jeżeli są tymi pedałami, tak jak ten Janek Witek też się tak przyznawał, że on jest największym pedałem na świecie. Ja mówię, no rzeczywiście, ja mówię, możesz to reklamować, ale raczej tutaj w Polsce, gdzie widzimy też Pałac Kultury Stalina i Lenina, to bym tego nie proponowała, żeby się tak reklamować. Niech sobie rzeczywiście, no chociaż teraz jest też różnie, bo już czegoś tam puszczaj chleb po wodzie, a do ciebie wróci. Czegoś tam się nauczyły te dupki. Czegoś. Ja wiem, że kręcą tą mordęgą teraz już w XXI wieku jak krowa. No, ale może coś tam do łotra dotrze. Tak, do łotra dotrze, a tego jest 2,5 miliona, dochodzi do 3. Ciągle ta trójca, ciągle wierzą w trójce. Dzisiaj Janek Witek to już myślał, że z domu wyszedł i nawet już drugi raz usiadł tam. Taki szurnięty, no bo wiecie Państwo, Polak jest ciemny, Polak jest zacofany, Janek Witek, i przesądny, no to więc jak on wyjdzie i się wróci, bo coś zapomni, to musi usiąść. To dzisiaj nawet usiadł drugi raz, wtedy, kiedy nie wychodził nigdzie, tylko jeszcze raz musi usiąść. Tak jego ci komornicy przerazili, proszę Państwa. Także perspektywa jest w Warszawie, w katolickiej Polsce, a tutaj na Mazowszu pomiędzy Poznaniem, Białymstokiem, Gdańskim a Krakowem. Straszna jest perspektywa w Warszawie, proszę Państwa. Polska to są, widzicie Państwo, chuligany to mało. Chuligany. Dupki, półdupki, półgłówki. No, także widzicie Państwo. To, co Jaśko gadał o tych innych, to wykrakał wszystko o sobie. Wykrakał wszystko o sobie. A potem jeszcze powiedział, że jest największym tym całym pedałem i że on wspiera strasznie te tęcze. A to czasem mówi, że ją podpalili, że ona zniknęła, że jej nie ma. Także różnie, różnie. Także proszę Państwa, nawet ten Janek Witek to raz poszedł, koniecznie chciał 30-40 złotych, no bo przecież wiadomo, nędzarze nic nie mają, proszę Państwa. Bo chciał do klubu jechać takiego, co się biczują. Czyli tak, wziął kalosze, Mówię, po co ci te kalosze? Przecież tutaj nie jest Francja. Tu nie są Niemcy, tu nie Ameryka, tu nie jest Anglo, Ameryka, Białystok. Tu jest świat katolicki, że ciebie jeszcze mogliby spalić na torcie. No dzisiaj nie będzie to potem, gdyby papież był, proszę Państwa, królem Polski. Władcą Polski. No to chyba lepiej, że jest Jadwiga królową Polski, prawda? Chyba lepiej jest. Także proszę Państwa, nawet policjant jakiś idzie. Ale no, mamy tutaj te dwa kandelabry, stara wiara, stary papież, stara Europa, rechodówstwo. Także w rzecznicy wielkiej, no wiecie, że jest policjant taki spokojny i z takim plikietem coś podpisać, sprawy papierkowe, no bo to są biura. Natomiast ten Jaśko tak przeżywa odnośnie rzeczywiście tego mieszkania i do komorników dzisiaj pojechał, no bo to nie jest biuro u nas, to jest mieszkanie prywatne. Także wiecie Państwo, jak człowiek dookoła, co? No, żebraków 100. Świadków Jehowy już nie ma, bo to tych żebraków katolickich 100. Świadków Jehowy już nie ma, bo widzicie Państwo, nawet dwa autokary, bus w Podlasie Ekspres, przechytrzyły chytrość katolicką, że bus w Podlasie Ekspres po lewej i bus w Podlasie Ekspres po prawej, a im wszystkim tutaj na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, w dalszym ciągu wielka nędza. Kiedy czas przyjdzie na księdza, wtedy kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca. Wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego,
natknie ci wieszkę, kopie w rogu, nie mnie to dasz, synku Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dare, dare. Także widzicie Państwo, my idziemy do pracy, do instytucji, proszę Państwa, idziemy siąść za komputerem, żeby robić to, czytamy, żeby pisać, żeby tworzyć, prowadzić działalność artystyczną, ciąg dalszy działalności artystycznej, no bo tutaj nie ma tych artystów, nie ma tych dyrygentów, nie ma tych śpiewaczek dobrych, proszę Państwa, no, mówili, że jak ja zawsze śpiewam, to, no to zależy jeszcze i co, no to płaczą, tak jak kiedyś, jak wasz ten ksiądz katolicki mówił, cała Polska, a płakała tu. No a teraz już jak ten ksiądz mówi, to one kaszlą, rumczą, breszą, kopcą. Kto? Dupki, półgłówki i debile. Także proszę Państwa, chodźmy tutaj do tej kafejki internetowej, a że cały czas jesteśmy w Warszawie, tutaj kiedyś też ten 520 jeździł, proszę Państwa, tą ulicą kursykową. Chodźmy tutaj do tej kafejki internetowej, ale to jest w bibliotece, to jest w sumie bardzo poważne i zaszczytne miejsce, o właśnie tu.